Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galezaki. Zapraszam na kolejny odcinek z Twierdzy Krzyżowiec. Już zacząłem się plątać, zanim jeszcze zacząłem. I tak, mamy 110 jeźdźców. Teoretycznie mógłbym jeszcze zrekrutować... Aha, dwóch. No to bez szaleństwa. Okej, no dobra. Dwóch zrekrutuję w zasadzie. Znaczy, nie zauważyłem, że nie mam kompletnie żarcia w pewnym momencie. W zasadzie kupię pszenicę, bo zapomniałem też jej kupić ostatecznie. Nie miałem kompletnie żarcia i w ogóle spadła mi popularność do zera i ludzie mi zaczęli odchodzić z zamku, no i tak generalnie mi troszeczkę ta produkcja jeźdźców się zatrzymała na chwilę. I wiecie co, w zasadzie pójdę tym, co mam na razie i zobaczymy, czy to wystarczy. I mamy lorda naszykowanego i wiecie co, ja spróbuję zabić swoim lordem lorda przeciwnika, czyli będę musiał go troszeczkę ostrzelać, żeby dostał jakieś obrażenia. Zanim tam wejdę, bo w pojedynku 1 na 1 to przypuszczam, że mój lord jednak albo przegra. Ciekaw jestem, jakby się... Kto by zadał pierwszy cios, ten by prawdopodobnie wygrał. Więc to jest mocno ryzykowne. Czekamy na rozkazy. Okej, no ale już kawaleria gotowa. Dobra, konni łucznicy tędy, kawaleria też tędy. Generalnie podjedziemy pod mur i zaczniemy go burzyć. To wygląda epicko, czyż nie? Zobaczymy, jak ci rycerze szybko się poprzebijają przez to wszystko. Skoro król musi się kryć w swoim zamku, ale kryć się muszę. No królu, musisz się kryć, no nie ma wyjścia, szczerze mówiąc. Wiadomość od ludzkiego serca. Moje mury są wytrzymałe, moi ludzie mają odważne serca, tak więc przynieś swoje proce i łuki. Chłop mówi, moje mury są wytrzymałe w momencie, kiedy ja je po prostu klepię mieczami i się przebijam, nie? To jest najzabawniejsze. Zbrojownia jest zapełniona. Już zbrojownia jest zapełniona. Na razie nic, spróbujemy się tym przebić co mam. Dobra, wjeżdżamy, niszczymy koszary. On sam się bombarduje, dobra, zniszczmy tą wieżę. Ci jeźdźcy nie są tacy głupi, szczerze mówiąc. O! Oh. Strasznie dużo to ich nie potraciłem. Wow, patrzcie, jak on się nabił na tej wieżyczce, ile on tu... Wow, tu halabardy mnie niszczą. Ej, dlaczego? Rozwalcie to w końcu, no. Nie, jednak straty są spore. Miałem 120 iluś tam, nie? Jakie zwycięstwo niby? Co zwycięstwo? To jest bardzo uczciwa walka, chłopie, naprawdę. Najgorzej, że on tu ma halabardy pewnie nabite. What? Okej. To było niefortunne, szczerze mówiąc. Ależ patrzcie na tego wilka, skubany jak się tu okopał. I moje biedne kości muszą pozostać wśród tych nędznych piastów. Zniszczy tę nagerę najpierw. Wiadomość od wilka. Żeby cię trochę nie docenił. Ej no. Nie sądzę, że zniszczę dwóch graczy i to szczególnie wilka tak mocnego. Moją samą kawalerią. Ale spróbujmy, zobaczymy ile zdołamy zrobić tutaj, nie? O, tam się nie zapuszczajmy, tam są kolejne... Kurde, ale ten wilk, on naprawdę, on robi najlepsze zamki w grze, wydaje mi się. No, zniszczmy te wieżyczki troszkę. Ty, on sam już niszczy wszystkie swoje budynki. To jest chyba najgłupsza rzecz, jaką robią te SI, szczerze mówiąc. Ej, no zniszczcie to, zniszczcie. Zobaczcie, no ja już niszczę bramę, nie? Nie ma mnie wystarczająco, wydaje mi się, dużo, żeby to skończyć, ale zobaczymy. 59 kawalerzystów. Niszczcie wy tą bramę, niszczcie. My tam wjedziemy, zniszczymy spichlerz i coś tam jeszcze spróbujemy porobić. Dobra. O nie. Może on zbiegnie na ten.
Kurde, nie bardzo chcę. Nie, nie, nie ma szans, żebym skończył. Się wrąbałem, patrzcie, w takie miejsce. Jeżeli Lord nie zejdzie na dół, a nie zejdzie na dół raczej, no to ja tu już nic nie zrobię. 11 zostało. Dobra, jakieś straty mu zadałem jednak, trzeba to przyznać. Dobra, jak my to w takim razie skończymy? Czekajcie, czy ja odzyskam te konie? Ja odzyskam te wszystkie konie, które... Dobra, okej, okay, plus. Ja zrekrutuję jeszcze raz taką samą armię i się wbiję jeszcze raz. Dobra, tylko... No. Czekamy na rozkazy. Zbrojownia jest zapełniona. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Tych kurz mamy za dużo, kurczę. Ale ja je robię na sprzedaż, chociaż mam tyle złota. Wiadomość od Wilka. Jesteś słaby i niegodny zaszczytu dowodzenia armią. Możesz na nas liczyć. Dobra, sprzedajemy. Czekamy na rozkazy. Okej, okay, robimy wszystkich rycerzy, znaczy zbieramy wszystkich rycerzy i tak dalej. Potrzeba nam broni, sir. Nasze konie są o czymś myśli. Okej. Okay. Zobaczmy, czy on się zamurował z powrotem. No, na razie się nie zamurował. W co on strzela? To jakiś zdrajca na tym chyba, bo w co on strzela, kurde, jak tu nie ma żadnej mojej jednostki. Tylko co z tego w sumie, tu jest wyłom zrobiony, ale ja się tam nie wbiję, znaczy w sensie na górę się nie wbiję. Z pokiego diabła ja robię tych cholernych rycerzy. Dobra, no ale mieliśmy grać z rycerzami, to będziemy trochę tych rycerzy mieli. I zrobimy w sumie zbrojnych, nigdy nie kończę zbrojnymi. Tylko szkoda tych wszystkich koni, kurczę. Wbijemy się zbrojni, tylko że nie wiem, czy zbrojni dadzą radę, szczerze mówiąc, bo tam jest dużo tych podpalających rzeczy. Dobra, muszę kupić na pewno jakieś żarcie. Kupimy jeszcze pszenicy trochę. Pozdrawiamy cię. No nie wiem, tak zrobiłem tych zbrojni trochę chyba bez sensu. Czekamy na rozkaz. A tam, robimy konny. Dobra, wiecie co? Ja tnę i się spotkamy, jak po prostu zacznie się coś dziać w końcu, znowu. Dobra, przypadkowo zaczynam kolejną ofensywę, ale tym razem, jak widzicie, staram się to zrobić trochę bardziej oryginalnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, podjeżdżamy kawalerią i zbrojnymi się zaraz zapakujemy na ten. Tylko, że wydaje mi się, że mam za mało tych zbrojnych. Tylko, że no, przymusiły mnie do ruszenia się, przymusili mnie ci łucznicy, którzy zaczęli coś trochę pającować za bardzo. Pozdrawiamy cię. Dobra, no zobaczymy, no próbujemy. I dosyłamy kolejnych zbrojnych. W sumie zbudujmy to tutaj. Zróbmy jeszcze jakiś asasynów, wiecie, tak na wszelki wypadek, jakby się nie udało. Albo zbrojnych arabskich. A, tylko że... Okej, okay, czy ja przejdę? Ej, ja przejdę. Aha, to niezły zamek, nie? Dobra, ja tu przejdę, okej, okay, to idźmy na tam, o, dobra. Nie wiem, czy to się uda, szczerze mówiąc. Dobra, podjedziemy jeszcze kawalerią od tej strony, żeby odciągnąć... Ej, co oni robią do cholery? Ludzie się jest jakaś luka? Ej, ja się już pogubiłem, nie, jednak tędy chyba nie przejdę, nie? Nie, na pewno mógł tędy przejść. Jesteśmy gotowi! Dobra, no jak oni podleźli pod tą bramę, to kij, niech biją bramę. Aha, tylko że nie mogą być bramy, bo jest przejście. SI w grach. Oni tu nie biją też bramy z jakiegoś powodu? Coś się zbugowało, czyliście to? No i bijcie bramę. Teraz zadziała? Dobra, teraz biją. A ci? Okej, oni też nie wybiją. Kurde, ależ to jest porąbane. Ja chciałem ładną ofensywę z wieżami, a oni... Tak, mieli tu wieżę, mogli sobie tędy przejść tym murkiem w to miejsce, ale nie, oni poleźli tu bramą. Nie wiem dlaczego, nie podleźli pod bramę i zaczęli zawracać tutaj z powrotem na wieżę. Tak. Jesteśmy gotowi, mój panie. Dobra, najpierw lepiej, żeby się przebiła kawaleria, szczerze mówiąc. Depchać ich w ziemię. No, chyba się jednak zbrojni najpierw przebiło. Zobaczymy.
żyję, aby ci służyć. No, no nie ważne. No bicie, 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 bicie. Kurde. Boję się, że tędy nie dam rady przetrwać tego. Dobra, wbijajcie nim na plery. Na plery. Co z tymi asasynami? To będzie zbrojnych. To poszło inaczej, znaczy w sensie, no właśnie, inaczej niż planowałem. Ja się tam na górę chyba nie zdołam, widzicie, skutecznie. Dobra, sobie po prostu poniszczę wszystkie akurecie. 10. No, może się uda? O nie. Nie. Jeszcze podpalacza zrobiłem przypadkowo. Dobra, no nic. Nasze konie są gotowe. No wejdźcie tu na wieżę i zdejmijcie tych. Dobra, arabscy to jednak skończą. Muszą to skończyć arabscy i tyle. Nie ma rady. Dobra, asasyni na górę. Kurde, z tymi jeźdźcami to jest... Tak właśnie jest, nie? Oni są generalnie mocni. Dobra, dobra, on już zginie. Nie ma szans, żeby nie zginął, nie? No, zginie. Dobra. Uhoho. To było ciężkie. To było... Znaczy nie, no to w zasadzie była łatwa misja, szczerze powiedziawszy. W porównaniu wszystkich innych to była całkiem łatwa misja. Dobra, zabieramy się chyba za następną. Odpalimy sobie jeszcze następną. No to było tak, to było całkiem proste. Wydmy, 1661 rok. Okej, ja z Ryszardem przeciwko 4 wieprzom. Wydaje mi się, że to też może być O, ja mam dużo złota w ogóle. Ej, to by trzeba kogoś przyraszować chyba, nie? Tylko jestem dosyć daleko. Tak, Rysiek jest totalnie na pierwszej linii. Asasynami próbować doraszować wieprza? Spróbujemy. Ja zawsze, wiecie, ja zawsze próbuję atakować na samym początku, więc... Więc robimy i tym razem w ten sposób. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Wcale nie jesteśmy aż tak daleko. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Wstawię domek. Potrzeba nam nowych rekrutów. Sporo tego złota mam. Potrzeba nam nowych rekrutów. Oni mają go zdecydowanie mniej. To są tygrysy, kurde. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, spróbujmy. Kurde, co powolni asasyni. Jesteśmy wiadomość od lwiego serca. Ej, te lwy, kurde, jak one tego. Musisz przyjść mi z pomocą. El Messira tu Tawila. Dobra, idziemy, zobaczymy. 40, nie? Okej, połowa poginie od lwów, no, ale trudno. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś szybszego, czy... Właśnie ktoś zdradził fajnie, że tych szybkich asasynów się jakoś robi z tego, z głównego budynku, ale i bez tego może sobie poradzić. Jest dziś jakiś niesłuchny, może paść w głowę. No i myślę, że tak, że sobie poradzimy. Jest dziś jakiś niesłuchny, może paść. Okej, wiecie co? Wiadomość od wieprza. Ja, świnka nie umrze. Nie. 42. Wiadomość od lwiego serca. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem twoich osiągnięć. No co fajnie. No, ale strydat. El Messira tu Tawila. Czy ja przejdę? Kyrie. Ciekawe, czy ja przejdę wtedy. Tu jest przecież przejście chyba. Kurę mogłem zaatakować, czujcie to? Nie, idźcie tędy, normalnie, kurde, a nie... Ja pierdzielę. No to teraz to się nie uda. Dlaczego to jest takie durne? W tych wszystkich RTS-ach, serio. Wiadomość od wieprza. Co się za to dzieje? Nie, ja to załaduję, ja zabiję dwóch pod rząd, kurde. No bo to jest wykonalne, szczerze mówiąc. Ponów misję. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, zabijcie lwy i weźcie, wyczyśćcie to. Strzały gotowe. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Robię więcej asasynów. Stawię jeszcze jeden domek. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów.
Znaczy, w tym, że tych szybkich asasynów mogę... Znaczy tak, w zasadzie mogę ich wysłać więcej niż tych 24, bo teoretycznie tylko 24... A, te derwy żyją, a. Dobra. 24 mogę maksymalnie w teorii zwerbować, chyba że najpierw zrobię drabinę i później, wiecie, no takie kombinacje. W poważnym niebezpieczeństwie. Musisz przyjść mi z pomocą. Dobra, spróbujemy i robimy dalej asasynów. Potrzeba nam nowy. Pójdziemy zaraz na drugiego. No wiadomość od wieprza. Dobra, 15. Potrzeba nam wiadomość od wieprza. Nie, świnka nie umrze. Nie. Tu jest normalnie przejście i oni zamiast normalnie pójść przejściem, to oni będą się wspinać po murach. To jest najgłupsze w asasynach, co może być. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem twoich osiągnięć. Ale moim zdaniem będę w stanie dojechać tego drugiego i to tak w miarę, wiecie, na spokojnie. Lentes ma się Wiadomość od wieprza. Wieprz. Jest dziś jakiś niesłój. Wieprz może wpaść w kłopoty. Kurde. No nie, no 1 HP? Bez jaj.